No to jesteśmy w jaskiniach Lytoin. Dobrze zapamiętałem, Lytoin. No i co? Mieliśmy tutaj Fulcrum Star, o który tak naprawdę nasi bohaterowie również walczą, no bo jednak Fulcrum Star to jest jednak ten przedmiot, który pozwoliłby odnaleźć klanka. No ale nasi niestety piraci nas przychytrzyli i teraz my żeśmy zdali złapać się w pułapkę jak małe dzieci. Więc jesteśmy teraz w jaskiniach, w których to będziemy musieli eksplorować je, żeby znaleźć wyjście. Innymi słowy. Ale dużo mamy tych śrubek. Kurde, 50 ileś tysięcy. Nice. Zero Kelvin Laser Diode mamy teraz. Nice. Jakiś kolejny upgrade mamy. Dobrze, żeśmy tutaj podeszli, bo to z tego co wiem jest chyba ukryta broń. Skoro żeśmy ją znaleźli, więc ona musiałaby być tutaj ukryta. I lecimy do przodu. Walić na razie tę postać, znaczy tę postać tego potwora. O, ładnie tego żeśmy uniknęli. Nice. Tornado disk mamy tutaj jeszcze. Tego też ładnie uniknęłem, to trzeba przyznać. Całkiem powiem wam szczerze, że ciekawy finał gierki się nam tutaj szykuje. Dobra, dobra, R2 trzeba było się tutaj spuścić. Oczywiście bez żadnych skojarzeń. W ogóle zastanawiam się, dlaczego tutaj jest ten niebieski ogień, a nie na przykład czerwony, czy tam czerwono-żółty, albo pomarańczowy. Tylko niebieski z jakiegoś powodu. Trochę dziwna sprawa, nie powiem, że nie. Ale trzeba się tutaj tych ziomeczków pozbyć. Okej. Mamy znowu Holiogruba. Naszego słodkiego ślimaczka. Mówmy może na niego słodki ślimaczek, no bo kurde, Holiogrub to takie dziwna nazwa trochę. Okej, możemy się tam dostać na drugą stronę. I tutaj mamy po raz kolejny walkę z naszymi jakże ponętnymi piratami, którzy po prostu nie mogą dać za wygraną. Więc trzeba się po prostu ich pozbyć. Kurde, ale oni sami czasami siebie niszczą, tak z tego co widzę teraz. Oni sami nawet nie ogarniają, w kogo oni strzelają. Debile. Dobra, więc jesteśmy teraz na drugiej stronie, tutaj gdzie byliśmy atakowani. Mamy w ogóle już 18 życia. Kurczę, ale my tutaj szybko to życie wbijamy. Naprawdę, to jest chyba jedna z tych gier, gdzie tutaj expo naprawdę się bardzo szybko wbija. Z tego co widzę. Przecież ja się nawet aż tak nie staram tutaj, żeby wbić tyle expa. To samo się po prostu wbija. Chyba to jest jakby zaleta właśnie z sagi Future. Którą, no nie ukrywajmy, ale nie po kolei robię, no bo pierwszą grą z serii Future powinien być Tools of Destruction, no ale tak jak już wspominałem na początku, nie chciałem się zabierać za Tools of Destruction, bo już zrobiły to, w sumie Pixel to zrobił i kiedyś tam Gamer podchodził do tego, ale ja wolałem zabrać się za gierkę, która tak naprawdę była bardzo mało let's playowana na polskim YouTubie. Na zagranicznym no to wiadomo, to tam nawet nie ma co porównywać, ale na polskim YouTubie to ta gra była bardzo mało ogrywana. Szczerze widziałem tylko chyba dwa let's play albo jeden let's play z tej gry po polsku. Dobra, i teraz szybko przestawiamy mościk. Szybko! I lecimy. O nie! Chodź, mój słodki ślimaczku, idziemy tutaj.
tę oto przestrzeń. Ja ciebie nie zostawię. Ja ciebie nie zostawię, bo sam z tobą umrę. Dobra, gdzie on jest? Nie ma go, o kurde. No dobra, to będziemy musieli sobie bez niego poradzić. Ale dobrze, że mamy tutaj checkpoint. Ginżesz. Oj, nie powiedziałbym, że sobie bez niego poradzimy. Dobra, wracamy po niego. No to mamy problem, bo nie mamy naszych tutaj ślimaczków. Ale tu ciemno było. Ja nawet nie widziałem, gdzie idę. O! Tu widzę, że mamy tych naszych ślimaków. Dobra. Więc zabieramy sobie jednego z nich. A zabiorę sobie ciebie. Od dzisiaj jesteś Norbert. Więc Norbert, zabieram ciebie na daleką i fajną przygodę. Żeby sobie rozświetlić troszeczkę terenu. Dobra, tutaj mamy drogę, przez którą musimy przybyć. Uwaga, oczywiście musimy sobie tutaj tak w miarę rozświetlać. O, tutaj mamy pasażera na gapę. No nie, ja do tego pasażera na gapę dołączyłem. A raczej turystę na gapę w tym wypadku. Dzień dobry, panie turysto. Pan się chyba zgubił. No kurde! Czyli nie mogę jego przeskoczyć. Albo muszę go tak przeskoczyć, żeby nie spaść. Dobra, tak więc mijamy tego pana turystę na gapę, który zgubił się prawdopodobnie i teraz ma tego konsekwencje. A my skupmy się teraz na innej drodze i widzę, że już tutaj doszliśmy. O! Mamy tutaj nanotek. Bardzo fajnie. Magma kombustor, czyli mamy amunicję do magma kombustora. Jezu, ile nanoteku się tutaj rozsypało. O, a ten tutaj to miał niezłe spotkanie, nie żeby coś. Dobra, tutaj nic się i tak nie dzieje. Mamy tu jeszcze jakąś drogę? Nie widzę. Więc stąd możemy iść chyba dalej w takim razie. Ale stąd się łatwo można ześlizgnąć. Masakra. No dobra, to teraz idziemy jakby w prawo. Hej, 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 proszę mnie tutaj ten zostawić w spokoju. Bo ja tu mam coś, czego wy się boicie. Nie żeby coś. O, i teraz będziemy musieli tędy iść. Jak miło. Nie! Ja myślałem, że musimy się tam z boku złapać. To teraz musimy zrobić coś takiego. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka żadna. Dobra, nie była to czasówka żadna. Super. Mamy to już nawet w końcu autosave'a, więc... bardzo dobrze. O, i tu będziemy mogli się przedostać. Ciekaw jestem, czy tutaj będzie boss fight. A, trzeba było się tutaj pozbyć tutaj towarzystwa, bo jak widzicie, troszeczkę ich przybyło. I tu chyba są wszyscy, mam taką przynajmniej nadzieję, więc... więc lecimy teraz tutaj. O, i w tę stronę trzeba było przekręcić. Okej. You've been far too meddlesome to be let breathe in the captain's air, me hearty. Any final words before I nail your carcass to the pike? Assert down you got there, matey.
I'll be sure to cut it out when we're through! O, i mamy tutaj minibossa. Nie wiem szczerze, jak on się nazywa. Możliwe, że w tym, w montażu wam wkleję jego imię, o ile on ma jakieś imię. Ale widzę, że tutaj, kurde, ciekawy będzie boss fight. Tym bardziej, że nie wiem jakby, co on dokładnie tutaj chce zrobić. Poza tym, że on we mnie kamlotami rzuca. Aha, dobra. To niezła konfrontacja w takim razie. Niech oni sobie tutaj na razie strzelają. A, spoko. To trzeba tych tutaj się pozbyć. A może jednak nie? Dobra. Kasujemy ich. O, tym będziemy, kurde, spamowali w tego oto naszego mini-bosika. O, albo bosika, nie wiem, chyba to jest boss. Nie wiem szczerze, jak mam go traktować. Ale patrzcie, ile mu to zadaje damage'u. Że on ma już ponad połowę HP. A ja już upgrade kolejny tego, HP, bo mam 19 już. O-o. Nie! Wow! Dobra, został on skasowany. A my mamy 70 tysięcy śrubek, ja pierdzielę! Ale my rekordy tu wbijamy, bez kitu. Magma Combustor jest teraz na 5. poziomie. Albo na wersji 5, whatever. A, jeden pies. Okej, wydostaliśmy się chyba stąd, z tego co widzę. Więc możemy stąd spierdzielać. Okej, i wróciliśmy z powrotem do Szmuglera. O, siema ziomek. Miło było cię poznać. Fajną masz swoją drogą ten. Szpadle. Szable witam, nie szable, nie szpadle witam. To chciałem powiedzieć. Kurde, pomyliłem się. Jezu, co ja mam ostatnio, że straszne przejęzyczenie mnie łapie. Nie rozumiem. Hey there, friend. I just saw Darkwater's fleet set sail for Hulafar Island. You must have rattled his cage pretty good. No, i to by było na tyle. Dark Cove mamy już zwiedzone na 100%, więc teraz pozostaje nam rozwikłać dalsze tajemnice. Our hero had one final chance to recover the star, but the courageous Captain Slag had no intention of going quietly. He took the Lumbax's female friend captive, which of course multiplies the drummer by like four. Pete, what have I told you about using math? That there's grounds for a plank walking. Sorry, Captain. And now, the final chapter in our gripping saga. Events do not occur in real time. O, mamy ostatni chapter. O, Azeron Scene. Pamiętacie? Morze Azoren? No to właśnie tutaj się dostaliśmy teraz. To jest początek gry dosłownie. Albo nasz ostatni finałowy chapter.
W ogóle ciekawostka. Te gluty, z którymi walczyliśmy, o te, które tutaj teraz widzicie na załączonym obrazku, wiecie jak one się nazywają? One nazywają się ameboidy. Taka ciekawostka. Nie wiem dlaczego o tym nie wspomniałem na początku, znaczy przy pierwszej sesji, kiedy graliśmy w tę grę. Welcome aboard, me hearty. You come in a fair breeze. I was just about to gut your dear Sally like a Marquesian trout. This is your last chance, slag. Just hand over Tawin and the star. Tis a fool who thinks he can reason with a man whose head he once took. He might be wanting to return the favor. Ready the locker, Davy. Slag's got one more for ya. O, czyli to jest nasz już ostatni boss, czyli Slag, z którym będziemy teraz walczyć. Ciekaw jestem, czym on się specyfikuje. W ogóle sama ta walka z nim przypomina mi walkę z tym. Boże, jak on się nazywał? No, przypomina mi to strasznie walkę z Navarro. Jakoś taką miał chyba, z Uncharted 1, o ile dobrze pamiętam. Widzicie, on był takim słabym bossem, w sensie, bo on był taką słabą postacią, że już nawet nie pamiętam, jak on się nazywał, jak miał na imię. Ale w każdym razie trochę mi przypomina to walkę z nim właśnie. Może to Tornado mu trochę zada damage'u. No trochę mu zadało. Tak minimalnie bym powiedział. Okej, teraz on uciekł z tego, co widzę. Ty, dosłownie, to jest podobna walka do Navarro, że trzeba mu parę tych damage'y zadać i wtedy ten. I wtedy pojawiają się jego sługusy i cała walka właśnie tak będzie wyglądała, że będziemy z różnymi etapami tej walki się mierzyli. Całkiem fajna sprawa. Something marked by death. Try a pirate skull. Hurry! Talwin widzę, że jest tutaj uwięziona. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Dobra, gdzie... I teraz gdzie mam iść? Nie widzę tutaj trochę tego, gdzie ja bym mógł iść dalej, tak szczerze. Bo to wszystko jest poblokowane. Bo co tutaj mamy za czaszki? Ty, możemy tymi czaszkami rzucać. O kurcze! Ty, udało nam się Talwin uratować i wszystkie drzwi się tutaj chyba otworzyły, no może nie wszystkie. Te się otworzyły chociażby, ale tutaj nic nie ma. Ale tu coś mamy. Zaraz, z boku nic nie było, więc lecimy dalej. Ty, dosłownie pamiętam to jak przez mgłę, jak dosłownie pierwsza sesja z poniedziałku, nie? Gdzie tutaj żeśmy ten... Gdzie żeśmy po raz pierwszy walczyli na początku gry. Znaczy, dla nas to był początek gry, dla samej gry to był ostatni rozdział, nie? Nie żeby coś.
A dla nas to jest dopiero początek gry. Znaczy, dla nas to już jest koniec gry, a wtedy to był dla nas początek gry. To chciałem powiedzieć. Ja pierdzielę. Michał, ogarnij się. You know, there's a spot of irony in all this madness. For once, it's you who's trying to steal from me. After all, it ain't your Fulcrum Star. It's mine! No. Aha, czyli teraz Slug za wszelką cenę chce udowodnić, że Fulcrum Star należy do niego. Okej. Spoko, ziomek. W ogóle to coś mu robi teraz? Nie, chyba nie. Auć. To co ja mam teraz robić, żeby mu zadać jakikolwiek damage? Czy on jest na dekiel chory, nie? W ogóle mu nawet nic chyba nie robię. Ty! Ja mam w niego tym rzucić! Dobra, ale nanotek by się tutaj przydał, nie? Żeby coś. Dobra, mamy tutaj checkpoint. Całe szczęście. Bo trochę byłoby słabo, gdyby tutaj całą walkę byśmy od zera zaczynali. No, gdyby to był Ratchet 1, to tak by było. Ale nie w tej części, na szczęście, nie w tej części. Ta część jest po prostu bardzo łatwa, tak? Więc jeżeli uważacie, że cała seria Ratcheta jest trudna, no to pozwólcie, że przedstawię wam Quest for Booty, czyli jedną z łatwiejszych gierek Ratcheta. Jak nie najłatwiejszych. Od tego zacznijmy. Kurde, to szczerze, to ten finałowy boss jest strasznie antyklimatyczny, na to wygląda, no bo kurde, jako ostatni boss to powinien być, kurde, jednym z trudniejszych, a on nie jest w sumie aż taki trudny. Dobra, szybko teraz Tornado Launcher. Szybko, szybko zadaj mu damage. Jak najwięcej. Okej, widzę, że teraz mamy kolejny ten checkpoint. Wow, ale oszukałem system. Kurde, tylko słabo jest to, że mamy 3 HP na 19. No to z takim wynikiem to niewiele ugramy, tak na dobrą sprawę. Ale dobrze, że mamy tutaj checkpointa po raz kolejny, w sensie autosave. Ale nanotek chyba tutaj... Ta, mamy tutaj nanoteka. Więc tu chyba będziemy mieli co najmniej z 13 punktów zdrowia. O, 10, no to jeszcze... Aha. Uuu, 20 mamy już. No to teraz to już możemy powiedzieć, że kurde, jesteśmy przygotowani na Slaga. W ogóle Pity też powinien w mordę dostać, bo nas zdradził, kurde, frajer jeden. No, trochę śrubek nam wpadnie, super.
No dobra, teraz mamy już pełne zdrowie i raczej już nas nikt nie zaatakuje, więc lecimy na Slaga. Na samą górę. Czas mu dupę skopać. Po tym wszystkim, co on odwalał. No, to widzieliśmy już. Dobra. Lecimy do góry, zmieniamy szybko broń na Tornado Launcher. O! Tym może mógł przecież pocisnąć. Że też ja nie pomyślałem, że mamy Predator Launchera. Patrzcie, ile mu HP zabieramy. Dobra, spylił. Który to już raz on to robi, bez kitu. Dobra, to może sobie zostawmy na sam koniec. Będziemy go na początku tymi gorszymi brońmi cisnąć. O. Dawaj. O to właśnie chodzi. O to się właśnie rozchodzi, moi drodzy. Dobra, Predator Launcher mamy tutaj już uzupełniony. A, to XD, możemy sobie tym tak orzucić teraz. Tylko nanotek nam by się tutaj przydał jeszcze. Bo nie mogę, kurde, nigdy sprawdzić sobie tego, ile mam dokładnie HP. Zapominam w ogóle, że mamy też ten właśnie tryb, który teraz wam pokazuję. Ale no. Może któregoś razu sobie z niego pokorzystamy trochę. W sensie któregoś razu, no w sumie teraz mamy ten raz, bo jeżeli teraz nie skorzystam, no to już w ogóle nie skorzystam. Taka jest prawda. Więc... Geronimo na drugą stronę lecimy. Czy tu już będzie ten wielki finałowy boss fight? Dobra, ładnie żeśmy tu pocisnęli. A co tutaj, czemu Pity nam pomaga, skoro on i tak nas zdradził? Nie rozumiem. Wow, nie kumam tego. Familiar threats from a tired adversary. Let's end this quarrel once and for all. The pirate way. By playing dirty. A, i znowu on idzie w tę formę, więc my ogarniemy coś takiego w takim razie. Jak trzeba będzie. Na razie to się skupmy na tym, żeby go w jakiś sposób unicestwić zaraz, bo on zaraz i tak swoich przydupasów będzie tutaj nam przyzywał. Send in more of that crew. Chyba, że możemy zrobić coś takiego, że... Mamy tutaj to! Mamy czaszkę! Przynajmniej mieliśmy, kurczę!
Szybko, 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 dawaj, dawaj, dawaj! Unicestwij go! Kurde! Myślałem, że dam radę tak szybko, fajnie go unicestwić. Nie poddajemy się, lecimy dalej. Kurde, zmarnowałem już. No ale przyznam, że on nie jest aż taki łatwy, jak mi się wydawało na początku, ale to pewnie dlatego, że pierwszy raz w tę grę gram. Ale muzyka tutaj jest dojebana, tak czy siak. To trzeba przyznać. To soundtrack w tej gierce jest najmocniejszą stroną. Zresztą mówię, czuć tutaj mocne inspirowanie się Piratami z Karaibów. Ale to dobrze, bo ta gra jest właśnie w takim stylu zrobiona w zasadzie, żeby... Tak mi się przynajmniej wydaje, żeby tak trochę sparodiować tych Piratów z Karaibów. Dobra. Spadł do swojej pierwotnej formy, więc teraz szybko. Jeden. Dobra, wrócił do swojej formy. Z powrotem. Kurde. Ale przynajmniej mam 9 na 20 HP. Więc jest może minimalna szansa, że to przeżyje. O ile nie odpierdzielę jakiegoś głupstwa. I o ile te wszystkie rzeczy, które mam, wykończą go. Ale już mam patent. Jak najwięcej utrzymać zdrowia, więc tyle dobrze. Naparzamy od razu. Tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. Tu po prostu trzeba od razu naparzać. Jak najwięcej jego przeciwników, znaczy jego podwładnych trzeba ten... się pozbyć. Fuck. Dobra, jest. Oj. Dobra, wraca do swojej formy. Dawaj, wykończysz go, nie! Proszę, mam... O, szybko, no nie, proszę. Fuck, najgorzej, on był... On miał już mało HP. A, okej, dobra, zmienił się z powrotem swoją dużą formę. Ja mam 16 na 20 HP, więc trzymajmy się tego wyniku jak najdłużej. To jest moje w ogóle czwarte podejście już, bo trzy razy, kurde, w tak dubiaty sposób zginąłem przy tej fazie, że to jest masakra. Muszę częściej używać tego trybu, wiecie jakiego, w serii Future. O tego właśnie. Nie wiem jak go nazwać, to jest tryb jednoosobowy, chyba ta. Dobra, jeszcze raz tornado. Szybko. I dobijemy cię tym.
so. After several lucky shots and a few cheat codes, the Lumbax destroyed the union between Captain Slag and Darkwater. Aye, and good riddance. Going to the bathroom was far too awkward. The Lumbax returned to Hulifar to claim his booty, the location of his missing first mate. Let's hope this works. If X is the coefficient of A squared minus the improbability of the hypotenuse at absolute zero, the Bogon index of the denominator must be equal or lesser to the number of bees in your bonnet. Don't worry, sire. The doctor will be able to repair you. He is here! Signal lost. Coordinates acquired for Brigus Nebula. Nefarious. Hang on, Clank. I'm coming. With the location of his missing mate in hand, our hero took off into space! Little did he know, the greatest challenge he would ever face lay just ahead. The end. Wanna hear it again? I didn't want to hear it the first time, you mangy old bucket of balls. All right, no need to get cross. I'll quit yelling when you find me a new body. Now start rowing. Row, row, row. Oh, let me guess. Row? Shut up! Row, 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 row. Put your back into it! Row! 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 No, moi drodzy, właśnie w taki oto sposób skończyliśmy Ratcheta i Clanka Quest for Booty na PlayStation 3, czyli to jest druga gra z sagi Future. I powiem wam szczerze, wow, zakończenie tej gry jest po prostu epickie. W ogóle podoba mi się to, że w tej gierce poszli bardziej w taki humor niż taką, wiecie, jakąś taką pseudopoważną fabułę. Ale dobra, od czego tutaj zacząć? Jak widzicie, ostatnia cutscenka skończyła się w taki sposób, że Slag został pokonany. Slag został właśnie pokonany. Dowiedzieliśmy się za pomocą Fulcrum Star, gdzie dokładnie był Clank. Mieliśmy nawet spotkanko z doktorem Nefariusem, w sensie widzieliśmy doktora Nefariusa, ale no, jakby to można powiedzieć, nie mieliśmy z nim w ogóle żadnej styczności, tak więc w sumie jego pojawienie się to tak naprawdę można machnąć ręką w sumie, bo niewiele i tak zrobił. Clank to w ogóle w tej gierce mało razy był w zasadzie wspominany, ale to wiadomo z jakiego powodu. Po prostu Clank został porwany i tylko tyle wiedzieliśmy, to była cała nasza fabuła, żeby go w jakiś sposób odbić. Więc w sumie ta gra powinna się, mimo co nazywacie Ratchet Quest for Booty, a nie Ratchet i Clank, bo z Clankiem to nie ma wiele wspólnego, co nie? No dodatkowo jeszcze, no oczywiście Petey skoczył za Slagiem, kiedy on zginął, no i sami zresztą widzieliście, jak to mniej więcej się wszystko potoczyło, że przez to, że Petey znalazł głowę Slaga, no to on ożywił właśnie tych wszystkich podwładnych Slaga i samego Slaga przy okazji. I teraz właśnie skończył tak naprawdę ze Slagiem, płynąc sobie nie wiadomo gdzie nawet. Trochę mi to przypomina zakończenie z Drafu w Cortex, gdzie Uka i Cortex byli na tym lodowcu i płynęli w nieznane. Później zmienili się w tą kryształową bryłę i wiadomo jak się dalej potoczyło Crash to Insanity. Więc tyle się dowiedzieliśmy w sumie. Co do jakby mojej oceny, jeżeli chodzi o całą grę, uważam, że graficznie, gameplayowo, soundtrackowo, to ta gierka jest w stanie, powiem wam szczerze, dostać moim zdaniem ocenę taką mocną 9 na 10. Minusem jest to, że momentami ta gra była po prostu za łatwa, jeżeli chodzi o niektóre
misje, niektóre jakby elementy fabularne, no i też trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy, że długość tej gry troszeczkę niestety przeraża. Wiem, że to miał być dodatek do Tools of Destruction, ale no, trochę to jest przykre, mimo co, że ta gierka właśnie długościowo jest tak krótka. Z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony to jest jednak przykre, bo widzę, że ta gierka ma pełen potencjał, aby dostać troszeczkę dłuższe swoje 5 minut niż to, co mieliśmy obecnie, bo ta gierka, tak jak mówię, jesteście w stanie w 2 godzinki przejść. Tyle. To jest taka gierka w zasadzie. Bardzo szybka. No nic to, ja będę kończył. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem Let's Play. Napiszcie, czy poradziłem sobie fajnie w tej gierce, czy nie. Jakie są wasze odczucia po tym Let's Playu? Czy podobał wam się ten Let's Play, czy w ogóle sama gierka wam się spodobała? Napiszcie w sekcji komentarzy, bo dla mnie jest to bardzo, ale to bardzo ważne. Dziękuję wszystkim, co oglądali tę serię. Mam nadzieję, że ona się wam spodobała, że byłem informatywny, że w sposób ciekawy ją prowadziłem. Dla wszystkich nowych widzów, którzy chcą zajrzeć tutaj, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie, czyli mój Instagram, moja grupa na Facebooku oraz na Discord oraz Discord Crowza i Batsu, ponieważ tam się bardzo często udzielam. A my widzimy się w kolejnych Let's Playach na tym oto kanale. Tak, w tym roku również zabieram się za Tools of Destruction i za pozostałe gry z sagi Future. Trzymajcie się, cześć! I do następnego razu. A co do Future i pozostałych Ratchetów, to jeszcze wam nie powiem, kiedy one będą. Pomyślimy, zobaczymy. Mogę wam tylko obiecać, że będą w tym roku. Dzięki za oglądanie. Ja już nie przedłużam. Trzymajcie się i cześć.